Cześć moi drodzy, dzisiaj bardzo szybko i bardzo łatwo dowiemy się, jak korzystać z Blendera. Wszystkie funkcje, moi drodzy, które wam pokażę dzisiaj, one będą dawały wam możliwość do zaczęcia korzystania programu w jego naprawdę bardzo szerokich możliwościach, gdyż tak naprawdę ten program jest wykorzystywany normalnie przy produkcji gier i jesteście w nim w stanie zrobić naprawdę wszystko, co tylko sobie wymarzycie. Od wielkich, skomplikowanych mechów, które ciężko kroczą po ziemi, czy też po kwiatki, domy, całe tereny, kaniony, góry, lasy i doliny, łosie, strusie, jenoty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem wszystko. Będziecie mogli je animować. Polecam inne również kanały na YouTubie, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć. Jednak na początku sam base of the base, czyli podstawy. Dobrze, na początku, moi drodzy, mamy nasz obiekcik. Poruszamy się w programie, przyciskając klawisz kółko, Shift i kółko, mamy przesuwanie albo w poziomie, albo w pionie, albo pod kątami. W momencie, gdy będziemy ruszać tak, że nam model zniknie w kosmos, naciskamy przycisk na klawiaturze numerycznej kropeczka i już mamy nasz obiekcik z powrotem. Edytujemy obiekt. Jak dodać obiekt? Jak edytować obiekt? Tutaj mamy funkcję Edit Mode. Ewentualnie Sculpt Mode, bo w tym programie również można rzeźbić. Vertex Paint oraz Weight Paint to są rzeczy zaawansowane. Wagowanie obiektów jest bardziej dla animatorów oraz rysowanie ręczne tekstury. Dobrze, jednak moi drodzy, podstawa. Edytowanie obiektu. Przyciskiem Tab wchodzimy do Edit Mode'a. Wyświetlają nam się krawędzie. Za pomocą kombinacji przycisków Ctrl Tab możemy wybrać, co chcemy edytować. Vertex, Edge, Plane. Face albo plane. Prawym przyciskiem myszy zaznaczamy sobie, co tylko chcemy. Czy tak samo, vertexy. Najważniejsze przyciski do zapamiętania do ruszania to jest G. No tu już trzeba niestety plane zaznaczyć. S jak skala oraz R rotacja. Wychodząc z edit mode'a, X usuwamy. Dodajemy obiekty poprzez kombinację przycisków Shift A i możemy tutaj wybrać sobie, co tylko nam się żywnie podoba. Wszystko edytuje się tak samo, poza metabalami i surfacami. To są inne zupełnie operacje, o których dzisiaj nie będziemy mówić. Pamiętajcie, żeby sobie przeklikać, co tylko chcecie, zobaczyć, co z tym można robić, bo program ma naprawdę nieograniczone funkcje. Lubicie samochody? Zróbcie samochód. Lubicie architekturę? Zróbcie architekturę. Lubicie konie? Zróbcie konia, nie? No, wiecie, o co chodzi. Ewentualnie konia z głową małpy. Bo czemu nie? Dobrze. Tutaj ten punkcik jeszcze, moi drodzy, który nam się wyświetla, to jest 3D Cursor, czyli taki nasz wskazywacz, gdzie ma się model, powiedzmy, pojawić. Na tą chwilę niech wam ta informacja starczy. Czyli teraz nam się pojawi w tym miejscu, teraz nam się pojawi w tym miejscu, teraz nam się pojawi w tym miejscu. No i jak widzimy, jest mały taki minus, że te obiekty są w naszej orientacji losowo ustawione. A co jeżeli byśmy chcieli faktycznie wykorzystać konkretne miejsce do postawienia naszego super mega obiektu? Zaznaczmy wszystko i, moi drodzy, z kombinacją klawiszy Shift S wybieramy opcję snappingu, czyli przyczepiania. To jest nasz 3D kursor, więc nas interesuje tabelka kursor. World Origin to jest punkt, moi drodzy, przecięcia wszystkich osi. Tutaj jest jeszcze niewidoczna oś Z. Widzicie? I teraz nam idealnie się ten punkcik tutaj w tym miejscu umieszcza. Wstawiając faktycznie cuba, mamy go tam, gdzie chcemy. Chcemy umieścić obiekt na szczycie. Aż mi się Grubson przypomniał. Laj. Dobra. Wchodzimy, moi drodzy, w tryb edycji. Zaznaczamy sobie naszego play na tego, klikamy kombinację Shift S i znowu kursor do zaznaczenia, kursor to selected. Mamy zaznaczony, wychodzimy z trybu edycji, Shift A, no i tutaj możemy sobie dodać conę, czyli stożka. Widzimy, że on w połowie siedzi sobie w naszym sześcianie, tylko i wyłącznie dlatego, że pivot point, czyli jakby punkt centralny, znajduje się w środku tego stożka, a obiekty zawsze umieszczane są za
na podstawie swojego środka. Co gdybyśmy chcieli go wyciągnąć do samej góry, tak żeby idealnie stał na naszym boksiku? U góry ekranu, w tym miejscu, znajdują się opcje snapowania. Wy będziecie mieli domyślnie ustawione increment, pierdu, czyli jednym słowem siatka. Jeżeli to będziecie mieli zaznaczone oraz kliknięcie przycisk G jak przesuwanie, dodatkowo przycisk, to jest ważne, Ctrl, wtedy nam się model przesuwa po siatce. Ale my nie chcemy po siatce, no bo nam to za bardzo nie da, tylko my chcemy do vertexa, czyli do wierzchołka naszego obiektu, bo wierzchołki są tutaj u góry, bardzo fajne. Więc przycisk G jak przesuwanie, to już znamy jak najbardziej. Następnie wybieramy oś Z, normalnie na klawiaturze literkowej klikamy sobie Z, bo to jest oś Z, i przycisk Ctrl, zaznaczając wierzchołek, do którego ma się przyczepić model. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, że model wam się mieści niżej, po kliknięciu klawisza G, Z i Ctrl, będzie nam się chciał przyczepić górny wierzchołek, bo on przyciąga wierzchołek, który jest najbliżej, do wierzchołka, który no, jest drugim najbliższym. Więc wystarczy tylko model wyciągnąć do góry, G, Z, Ctrl, no i mamy faktycznie naszego robocika. Tryb edycji. Podstawa podstaw podstawowych. Przyciskiem E wyciągamy, przyciskiem S skalujemy, przyciskiem R obracamy. Możemy całość obracać, całość skalować, całość przesuwać. Dodawanie geometrii. Jeżeli chcemy zrobić pistolet, no prosty pistolet. Usuńmy ten stożek, bo wygląda to jak robocik. A robocika raczej tworzyć nie chcemy. A może i chcemy. Pyk, 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 pyk. O, bardzo zły robot. Dobra. Chcemy sobie stworzyć pistolet. No to pistolet ma jakąś rękojeść na dole oraz ma lufę. Nie da się ukryć. Więc przyciskiem E ekstrudujemy. Jeżeli chcemy przesuwać dalej obiekty, możemy, bo czemu nie? Za pomocą przycisku M ekstrudujemy, najczęściej wyświetli nam się ta niebieska linia, która będzie wskazywała kierunek tak naprawdę normalnych naszych, czyli tego, że nasza płaszczyzna ma swoją kierunkowość. No, ją znajdziecie face orientation, jeżeli są plainy niebieskie, to znaczy, że normalne są odwrócone na zewnątrz. Jeżeli będzie czerwona, to jest bardzo niepożądane, to znaczy, że jest jakby tył plane'a, który jest bardzo B dla nas. Niech się nim na razie nie zajmujmy. Ok. Wyłączę face'y, przejdę jeszcze raz do trybu edycji. Dobra, czyli mamy wyciąganie za nami. Jeszcze raz, kursor toward origin, ten kursor wam się będzie przesuwał. Chcemy dodać jakąś customową geometrię, czyli coś niecodziennego. Dodajmy sobie cube'a, postawmy go ładnie na naszym dywaniku. Przejdźmy do trybu edycji. Usuńmy sobie jedną krawędź, zaznaczamy jednego face'a. Zaznaczamy sobie w trybie edycji krawędź dolną. I chcemy, powiedzmy, zrobić wszystko ciągle z klawiszem A oraz wykorzystaniem osi. Chcemy sobie zrobić coś takiego, bo będziemy tworzyć helikopter. Zaznaczając dwa pobliskie edge oraz klikając przycisk F, tak zwanie filujemy, czyli wypełniamy zaznaczoną pustkę. Tak samo tutaj. Zaznaczając dolną część, górną, filujemy i nam się pustka wypełnia w sercu. Dobrze, zaznaczamy kolejne sobie krawędzie. Będziemy sobie tak zaznaczać. Ok. I mamy faktycznie już jakąś dziwną taką geometrię. Możemy ją również zrobić z samych
ekstrudów. Czyli dodajmy sobie cube'a, weźmy go, przesuńmy i chcemy zrobić taką samą bryłę. Wyciągamy, hopla, wyciągamy, wyciągamy, łapiemy sobie za edge'a, obniżamy, obniżamy i przesuwamy. Jak widzicie, to ten sam kształt osiągnięty podstawowym samym ekstrudem i przesuwaniem vertexów. Siatka wygląda inaczej, ale to was naprawdę nie będzie interesowało. Kwestia siatki to są kwestie optymalizacyjne, które muszą brać pod uwagę ludzie, którzy robią faktycznie modele do gier. Tak, tak, tak. Dobrze, mamy dodawanie geometrii. Mamy usuwanie geometrii. Zaznaczamy wszystko z shiftem. No to jest chyba dosyć takie defaultowe, chyba w każdym programie. Dobrze. Bardzo fajną opcją jest Edge Dissolve i Merging. Jeżeli mamy sobie obiekt, który będzie miał być wyścigówką, powiedzmy na szybko. Hopla, 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 hopla. Nie mówię, że to będzie wyścigówka pierwszych lotów, aczkolwiek niech sobie będzie jakaś tam. Tararata, tatararata, tatarara. Bardzo przydatna funkcja. Jeżeli chcesz poprowadzić krawędź od jednego punktu do drugiego, przyciśnij klawisz J. A jak widzimy, nam się tutaj wyświetla dodatkowa krawędź. No, to taki kapeć, nie? Taki trochę kapeć wyszedł, no ale co tam, lepszy kapeć w garści niż Tesla, na którą nas nie stać. Dobra, mamy samochodzik i będziemy chcieli mu dodawać, powiedzmy, więcej jakiejś geometrii. Czyli, powiedzmy, będziemy chcieli, żeby ten zderzak był bardziej jakiś taki agresywny, ale w pewnym momencie uznamy, przydałoby się zrobić tutaj troszeczkę większe pochylenie boku. Ale przez tą krawędź, którą zrobiliśmy dodatkową przyciskiem Ctrl-R, ale to już wiecie z poprzedniego filmu, niestety nie będziemy w stanie uzyskać z ręki na tyle dobrej krawędzi, żeby nie wyskakiwał nam błąd shadingu. Dlatego możemy, teraz uwaga, bardzo ważne stwierdzenie, albo zdissolwować to. X dissolve faces, edges, przepraszam. Albo będziemy mogli, tylko że to nam wtedy da inny troszeczkę wynik, kliknąć kombinację G, G. I teraz nam się cała krawędź przesuwa tylko i wyłącznie po tych osiach, próbując się, po osiach, po krawędziach, próbując nam się przyczepić. Jednak, to jest bardzo ważne, moi drodzy, te krawędzie, pomimo tego, że wyglądają jakby ich nie było, one ciągle są tylko w wierzchołkach matematycznie ujętych jako 0, 0, 0 dla danych vertexów. Czyli, no tak, czyli wierzchołków. Jeżeli sobie zaznaczymy teraz ten punkt, widzimy, że to ciągle tutaj jest. Będzie nam to strasznie utrudniało edycję. Polecam zatem zaznaczyć wszystko, kliknąć kombinację spacji z pięknym dopiskiem Merge by Distance. Enter. Jeżeli nie będziecie tego chcieli wszystkiego pisać, no bo wiadomo, spacja, 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 pisanie, 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 palce mogą boleć. Tak. Możecie sobie wpisać, co chcecie, nacisnąć prawy przycisk myszy i tutaj macie bardzo fajną funkcję. Normalnie tutaj będzie Add to Quick Favorites, czyli dodajcie do szybkich ulubionych i pod przyciskiem Q będą się wyświetlały rzeczy, które najczęściej będziecie używać. Dobrze, więc jak już zmerżowaliśmy, nasza krawędź jest pojedyncza, fajnie byłoby, żeby ta sama operacja powtórzyła się tutaj, no ale za dużo klikania, wiadomo.
Ctrl R, dodajemy oś przez całość, prawym przyciskiem myszy akceptujemy, żeby ona była w miejscu początkowym, przechodzimy do widoku szkieletowego, czyli Z, zaznaczamy sobie za pomocą B, zaznaczeniem kwadratowym, połowę naszego modelu oraz usuwamy face'y. No i fajnie, pół samochodu nam znikło, co teraz? Zaznaczamy, przechodzimy sobie, znaczy w sumie nawet zaznaczać nie musimy. Przechodzimy sobie do naszego klucza, dodajemy modyfikator o nazwie mirror. I jak widzimy, mamy tutaj taką przestrzeń brzydką. Jak załatać tą przestrzeń? Ta przestrzeń mówi nam o tym, że najprawdopodobniej pivot point, wokół którego dzieje się odbicie lustrzane, geometria ma jakiś problem, dlatego zawsze możemy sobie złapać tą krawędź, która powstała, kliknąć kombinację przycisków skala i wyrównać ją do jednej z osi. No i mamy już nasz przód samochodu jakiś tam. Chcielibyśmy dodać krawędź drzwi. Niech będą sobie drzwi takie. Czyli znowu Ctrl R. Robimy sobie krawędź, przesuwamy ją może troszeczkę bardziej do przodu. Jeżeli nie chcecie, żeby wam wyskakiwały takie chocki klocki, wystarczy zaznaczyć funkcję clipping. Wtedy po przysunięciu już nasz model się nie otwiera za bardzo. Chcemy dodać drzwi, zaznaczamy sobie krawędź, Ctrl B, czyli bevelowanie, dobrze, pamiętacie z poprzedniego filmu. I następnie Alt E, czyli ekstrudowanie, tylko że z większą ilością opcji. Extrude a face along normals. I teraz nam się po normalnych przesuwa krawędź. Jednak my byśmy chcieli to wpuścić do środka. OK. Mamy. Chcemy skopiować sobie nasz model. Kopiowanie, bardzo prosta sprawa. Shift D i w tym momencie nasz model sobie znowu lata wolno, dlatego możemy sobie kliknąć po której osi ma po prostu się pokopiować, czyli po osi Z, X, Y, bla bla bla, ewentualnie Shift Z i po płaszczyźnie zrotujmy. Jeżeli to teraz jest bardzo fajna opcja w sumie, bo czemu nie. Dodajmy sobie cube'a w tym miejscu. Samochody na razie pousuwajmy. Dodajmy sobie cube'a, weźmy sobie, zeskalujmy ten początkowy nasz rozmiar. Tylko pamiętajcie, że skalując model w object mode, przechodząc tutaj do informacji o naszym obiekcie, pojawi się skala. Jak widzimy, ta skala nie jest unormowana. Tutaj powinny być wszystko jeden. Zaraz wam pokażę dlaczego. Gdy przejdziemy do trybu edycji, zaznaczymy sobie krawędzie i będziemy chcieli zrobić, dobra, no to jest zbyt prosty model, ale niech będzie tak. Będziemy chcieli zrobić krawędź, to ona nie powinna iść w ten sposób. Ona powinna nam ścinać idealnie równo nam tutaj tą krawędź, którą mieliśmy. A to tylko i wyłącznie dlatego, że skali nie mamy zaakceptowanej. Ctrl A, Rotation and Scale. Mamy idealnie. No i to jest krawędź, o którą nam się rozchodzi. Dla przypomnienia dodam, że w opcjach krawędzi możemy sobie dodać inny preset, jednak żeby on się nam wyświetlił, musimy podwyższyć ilość segmentów. Więc mamy takie coś, mamy takie coś i już można robić stoły. I mamy sobie takie coś, jak chcemy robić schody, bo czemu nie. Przechodząc do tego, co faktycznie chciałem wam pokazać. Mamy sobie naszego cube'a. Zrobimy sobie drzwi. Prawoskrętne, lewoskrętne, nieważne. OK. Dodajmy sobie jeszcze jedną krawędź przez środek. Jak widzimy, nasza skala jest bardzo zła. Dodajmy sobie jakiś tutaj bevel ładny, ale dajmy z tych customów. Nie, audiolog, co ty robisz? Dobra, niech będą takie drzwi nowoczesne.
I teraz byśmy chcieli zrobić drzwi, które będą dwuskrzydłowe. No, teoretycznie logika nam nakazuje skopiowanie to przyciskiem Shift D, tak? Przesunięcie i obrócenie. OK, ale teraz, gdybyśmy chcieli sobie edytować te drzwi, no to znowu musimy powtarzać operację i no, nie byłoby z tym naprawdę nic dobrego. Jednym samym byśmy sobie tylko roboty dorobili. Dlatego kopiujemy te drzwi, a obróćmy się. Tam jest przynajmniej więcej słońca. Tyle słońca w całym mieście. Dobra. Klikamy kombinację przycisków Alt D. To jest kopiowanie, ale takie magiczne. Obróćmy sobie jeszcze raz te drzwi nasze. OK. I widzimy, że no, przez to, że dodałem tam to okienko, to ono mi się wyświetli z drugiej strony, ale przechodząc do edycji tych drzwi, i w trybie edycji, gdy chcemy tutaj coś zmienić, weźmy może tutaj też zróbmy takie okienko, hopla, 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 no nie będzie ono idealne, albo nie, tutaj niech będzie wyciągnięcie i jak widzimy, to wyciągnięcie nam się robi też z drugiej strony, czyli edytując jedne drzwi, edytują nam się też drugie drzwi. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mega opcja, jeżeli powiedzmy, nie wiem, robimy sobie jakiś karabin maszynowy, czy coś w ten deseń, który jest jakiś super mega futurystyczny, dodajemy do niego jakieś tutaj prowadnice wielkich coilów, możemy to zrobić albo tą opcją, czyli Alt D kopiowanie, Shift R powtarzamy operację. Tutaj powiedzmy przeprowadzimy sobie, co możemy sobie przeprowadzić, jakiś pas energetyczny, OK. No i później uznamy, bo nam się to będzie ładnie jednak podobało, gdy będzie w innym kształcie, edytując sobie jedno, edytuje nam się wszystko, co myślę, że jest naprawdę bardzo wygodnym rozwiązaniem. Co nie? Co tak? Hop, hop. I mamy już jakieś tam fragmenty. Ewentualnie możemy to też zrobić inną opcją, która, moi drodzy, nazywa się Array. Jednak modyfikatory myślę, że w następnym filmie wam opowiem. Dobra, więc tak, dodawanie geometrii było. Czyli jeszcze raz powtórzmy sobie, wyciąganie ekstrudów, wyciąganie edge, możliwość filowania, wyciąganie całych face'ów, łączenie wierzchołków, które nam wyświetlają się w tej samej pozycji, wyciąganie po normalnej, czyli po kierunku prostopadłym do kształtu naszego plane'a. Bevel był już omawiany w poprzednim filmie, jednak też zaznaczmy. Kopiujemy wszystko albo Shift D, albo Alt D, tylko Alt D właśnie. Alt D działa tylko i wyłącznie w Object Mode. Teraz edytując jedno, edytują nam się wszystkie sprawy. Usuwamy płaszczyznę X-em, ewentualnie Edge też X-em, ewentualnie wierzchołki też X-em, tylko wybieramy inne rzeczy z opcji. Pamiętajcie, że możecie sobie równie dobrze dodać usuwanie samo pod Quick Favorites, albo Assign Shortcut, czyli przypisanie, jeżeli macie więcej przycisków w myszy, możecie sobie przypisać, powiedzmy, do samego usuwania jakiś przycisk na myszce. OK, czyli to mamy, to mamy, to mamy. Mirrorowanie mamy. Właśnie, jeżeli sobie, to jest dosyć w sumie przydatne, jeżeli sobie robicie modelik, to polecam wam naprawdę przypisać ten modyfikator, tą śrubeczkę, ten kluczyk nasz, mirror, czyli odbicie lustrzane, w trybie edycji, tam gdzie możemy łapać za face'y, pod shortcut, pod to quit favorites. I teraz klikając sobie mirror, od razu nam wyskakuje kolejna płaszczyzna. Jeżeli
Teraz specjalnie odsunąłem ten fragment od pivota centralnego, według którego robi się odbicie lustrzane, ale jeżeli byłaby taka opcja, że jeszcze wezmę to w sumie do góry, troszeczkę podciągnę, że byśmy chcieli odbicie lustrzane w innym miejscu, wystarczy wybrać tutaj tylko inne 8. Dlaczego Y się nie wyświetla? Y się wyświetla, tylko Y nam się zapewne wyświetla w... O właśnie, Y to będzie to odbicie. Czyli jeszcze raz, odbicie lustrzane. X, Y i Z. Pamiętajcie, możliwości, robienie robotów, robienie innych rzeczy, albo czego tylko zapragniecie. Dobrze. Mamy to. Modyfikatory będę opowiadał w kolejnym filmiku. Bevel shading był omawiany poprzednio. Edge dissolve był. Usuwanie było. Zróbmy na szybko może jakiś taki modelik z wykorzystaniem tylko i wyłącznie tych opcji. A nie, poczekajcie. Wszystkie filmy na kanale są robione chyba tylko i wyłącznie z wykorzystywaniem tej opcji. No, to do następnego. Cześć!